Hej, hej, hej! Witam was wszystkich, moi mili, witam was wszystkich ponownie z gry Gridfall, jak zapewne widzicie. Z tej strony witam was oczywiście Kaldern. Wracamy sobie do naszej dalszej przygody. W poprzednim odcinku udało nam się uratować kuzyna naszego bohatera, czyli Konstantina, który ma objąć urząd gubernatora na wyspie, na którą się udajemy. Tak więc dzięki temu mamy pełną drużynę aktualnie, czyli 3 osoby. Niestety nie możemy sterować żadną z tych postaci, nie możemy się przełączać tak jak w zwykłych grach RPG na postacie, które nam towarzyszą. Możemy sterować tylko i wyłącznie naszą postacią, a nasi towarzysze robią już to, co im się tam żywnie podoba. Dobra, przejdźmy do dalszych zadań pobocznych. Chcemy tu znaleźć sposób, aby przetransportować ładunek na Tier 3D i polowanie na heretyków. Okej. Oba zadania chyba są mniej więcej w tym samym miejscu. Tak więc bez zbędnego oczekiwania i no po prostu ruszajmy przed siebie. Po drodze zbierać będziemy wszystko, co nam wpadnie w oko. I od razu mogę już wam powiedzieć też, polecam nie dodawać w charyzmę w ogóle. Jak ja tutaj mam? Dodałem w charyzmę talenty. Tak, mam charyzmę na pierwszym poziomie. Dobra, tyle wystarczy. No jeden poziom ewentualnie można dodać, ale całkowicie się nie opłaca dodawać w charyzmę, ponieważ można przed każdą rozmową sobie zapisać i w razie czego, jak nam te z charyzmy nie wyjdzie, wczytać sobie i czekać, aż test się powiedzie, chyba że spotkamy jakąś osobę, która od początku będzie miała 0% szans na powodzenie, ale na taką jeszcze nie wpadłem. Dlatego polecam zaoszczędzić ten jeden talent i dodać coś innego, na przykład w otwieranie zamków, które bardzo się później przydaje, tak samo jak wigor, który również się przydaje. Aczkolwiek nasze przedmioty posiadają pewne bonusy. Na przykład płaszcz posiada charyzmę, która nam. No płaszcz, który nam dodaje charyzmę plus 1. Dzięki niemu automatycznie nam się testy wszystkie podnoszą. Ale to jest ten płaszcz przedpremierowy, ten z preorderu, więc rozumiem, że większość osób może go nie posiadać. No ale ogólnie pokazuje, że przedmioty posiadają bonusy. Kapelusz dodaje do intuicji plus 1, rękawice do rzemiosła plus 1, dzięki czemu jesteśmy w stanie własnoręcznie w ogóle ulepszać broń. Bez tego byśmy nie byli w stanie, bo byśmy nie posiadali w ogóle rzemiosła. Tak więc polecam zwracać uwagę na bonusy, jakie przedmioty nam dają. Okej, na pewno nie. Tutaj później i tak będziemy musieli przyjść, przesłuchać jedną osobę. Ale ogólnie rzecz ujmując, można to przeszukać zawczasu. Kurtka marynarza przyda nam się. Z tą osobą później będziemy musieli sobie pogadać, między innymi w jednym queście. Najpierw pójdziemy pogadać może z kapitanem, przywitać się co nieco. No i dowiedzieć się, jak na przykład ładunek przetransportować na statek. Lively there, lads and lasses! I promised the merchants and their prince we'd be off before the tide. You man, carry that properly. That porcelain is worth more than your life. There are some children we'd been best to refuse. Captain Vasco. And you are? I'm de Sade, the prince's nephew. If all is in order, we will soon be embarking on your boat. It's a ship, not a boat. Apologies. Constantine d'Orsay, future governor of Tir Fredi. I'm enchanted, Captain. I am eager to board your ship. Enchanted as well, Your Highness. I hope you enjoy your voyage.
Are you ready to leave? Not quite. I still have a few errands to run for my uncle. What about you? We're short a crew member. The cabin boy is missing. But have no fear, we will leave without him if he does not present himself before the tide. Is he an important member of the crew? We don't need him for sailing or navigation. He's only a cabin boy. He must have simply had a bit too much to drink in celebrating his departure. Like another I know. I doubt that. Jonas was never one to fancy drink. And it's been 2 days since last he was seen. No, I fear something bad has happened to him. Might I ask you, if you hear anything, could you report it to me? I would like to set sail with a clear mind. Okej, okay, mamy troszkę, jak widzimy, rzeczy. Zapytajmy o heretyków najpierw. Have you seen anyone wandering about? Suspicious looking. Maybe clandestine passengers. Take a look around. There are far too many comings and goings to spot possible stowaways. As long as they don't try and get on my ship, I pay no attention to them. That said, we did catch ourselves a smuggler just a while ago. A smuggler? Maybe he could be of some use. Where could I find him? In the port jails, not far from the warehouses. Might I ask you, why the sudden interest in smugglers and the odd stowaway? Polecam być z nim szczerym. On jest równym gościem i będzie starał się nam pomóc za wszelką cenę. A couple of heretics are planning on leaving Serene. The ambassador of Teleme has entrusted me with the job of capturing them. Raczej nie za wszelką cenę, a tak jak będzie tylko mógł. Just so happens that I heard someone talking about the couple. The Cardinal's men are far from discreet. They were making quite some ruckus, asking to search our warehouses. We, of course, refused entry. Only the Nauts have access. I'm sorry, Your Excellency, but I'm certain your potential stowaways aren't far. But we won't allow you to make a search to grab them. Not officially, at least. What do you mean? That discretion and malice are often more useful than titles and words. Okej. Dalej. O chłopcu okrętowym dowiedzmy się nieco więcej, ponieważ jego również będziemy szukali. When did you see your cabin boy for the last time? It's been 2 days since I've had any news at all. It wasn't out of the ordinary until this morning. My men have free shore leave when we're at dock. But the day of departure, every able-bodied sailor must be present on the ship. Does the boy know anyone in Serene? Other than fellow Nauts, you mean? I don't think so, but it's difficult to be sure. Does the boy know anyone in Serene? Other than fellow Nauts, you mean? I don't think so, but it's difficult to be sure. Okej, to by było na tyle. Możemy jeszcze o... takie standardowe, podstawowe rzeczy go się wypytać, między innymi o Nautów, czyli Nautów, czyli ludzi, do których należy. Nie nazwę tego organizacją, ale narodem bardziej. Jest bardzo ciekawy naród, więc może posłuchajmy. Could you tell me a little about your guild? We are masters of the oceans. Our ships can sail where no others dare. Thanks to your magic, so I've heard. How do you become a Naut? Our magic, yes, that only the Nauts master. As for your question, any child born on one of our ships is seaborn. He is a Naut from birth. Others are sea-gifted, joining the Nauts for different reasons, often from a young age. It's how the guild is made and maintains its numbers. O właśnie, to raczej gildia, przepraszam, a nie naród, która pozyskuje swoich członków w bardzo ciekawy sposób. Dzieci, które się urodzą na ich statku, są uznawane za ich, ale można też im dzieci przekazać w jakimś bardzo młodym wieku z różnych powodów, o czym się również przekonamy, poszukując tego chłopca okrętowego. Could you tell me anything about our destination? The island of Tirfredi? It is a magnificent place. Wild. Spared from your wars and your mines for now. The natives have a relationship with their land and consider it sacred. They're a very friendly people, welcoming. That will appear to you strangely familiar. I've also heard that there are a great many exotic creatures, some enormous. But I wouldn't know what else to tell you. I've never strayed far from the ports. What do you think of our port? Are you referring to this one?
It is the biggest high seas port on the continent. Thanks to your prince, even though it remains part of your city, it holds a particular status for us Nords. Certain zones are owned completely by us, and maritime lore holds office. It's a good port. Were it not for the Malachor, it would be a pleasant place to dock. I to by było na tyle wszystko, tak wszystko. Be back soon, Captain. We need to have a word with that people smuggler the sailor mentioned. He's a captain, Kurt, like yourself. And in order to interrogate the smuggler, we'll need to find a way into his jail. No właśnie, innymi słowy, teraz udajemy się na teren nautów. Nim pójdziemy, widzę, tam coś się świeci w oddali. Sobie to sprawdzimy, zabierzemy. I tak, będziemy wchodzili na ich teren. Dlatego będziemy musieli uważać. Możemy się przekradać, ale jest to sposób czasochłonny. Jeśli pójdziemy otwarcie i będziemy atakowali, stracimy reputację u nich, co może źle się skończyć. Dlatego polecam się przebrać za jednego z nich. Zbroje, jak zapewne mogliście nie zauważyć, posiadają pewne ikonki na dole przy ich cenie, przy wadze i wartości. Są to właśnie ubrania określające, do jakiej należą może gildii, czy jaką gildię można się wcielić, w jaką gildię, czy w jaką grupę osób można się wcielić. W tym wypadku mamy właśnie nautów, kurtkę marynarza. Gdy ją założymy na siebie, będziemy mogli bez problemu, bez żadnych przeszkód eksplorować i poruszać się po ich terenie i nic się do nas nie przyczepie, ani nas nie zaatakuje. Tak więc bardzo ciekawy pomysł, jeśli chodzi o samą grę. Otwieranie zamków, poziom pierwszy. No niestety, nie posiadam otwierania zamków. Ale chyba jak tylko będzie taka możliwość, to dodam jeden poziom. Ponownie otwieranie zamków, jak widzicie. Bez otwierania zamków w dużej części skrzyń można nie otworzyć. Tu również. Dlatego chyba na... Co my tu mamy? Klucze. Klucze do lochów w porcie przydadzą nam się. Dlaczego? Dlatego na pierwszym poziomie warto chyba tak najbardziej zainwestować właśnie w otwieranie zamków. O, ta jest otwarta. Charyzmy, tak jak mówiłem, raczej można nie inwestować raczej w charyzmę, zwłaszcza jeśli ma się kapelusz z preordera, który daje plus 1 do charyzmy, to dzięki temu kapeluszowi właśnie mam 50% szans powodzenia na udaną rozmowę. Normalnie bez niego bym miał 25 prawdopodobnie. A może i zero nawet, nie wiem w sumie. Dobra. Przejdziemy sobie tu. Tu sobie odblokujemy drzwi. I tu jest... przemytnik, którego szukamy. You are truly twisted. You can see for yourself that I'm no Nord. Come now. Are you the one I'm looking for? I'm already locked up. What more do I risk? Yes, I am a smuggler. But I'm not the only one in this city. I'm searching for a couple fleeing to Leme. They're trying to leave the city discreetly. Have they contacted you? You certainly can't imagine I'm going to answer you without getting something in exchange. I don't really think of my clients as kin. But I'd never betray any of them for free. A real saint you are. How about your freedom in exchange for your loyalty? Tell me where I can find them and I'll open this cage. That works for me. Your two Telemites are hidden in a warehouse behind this very prison. They must be waiting for me.
But you might want to be quick about it. If the Nauts get their hands on them, they'll find themselves in this same cage. Thank you. Anytime. And these doors? You're gonna open them, right? Okej, okay, pomógł nam, więc uwolnijmy go. Klucz zdobyliśmy. And don't worry about me. I'll slip outside without being seen. Dostaliśmy od niego informacje, których szukaliśmy odnośnie heretyków. Więc przejdziemy sobie za chwilkę do nich i sprawdzimy, czy są naprawdę tak groźni. Oczywiście po drodze sobie przeszukamy wszystkie magazyny. Otwieranie zamków, pierwszy poziom. No oczywiście na terenie notów może być ciężko cokolwiek przeszukać, więc tak jak mówię, otwieranie zamków, pierwszy poziom, to chyba podstawa na start gry. Okej, okay. Magazyn, którego szukamy, to ten magazyn. Hello. What can I do for you? We're the relay. You're dismissed. Finally. We were starting to grow moss. Courage, me hearties. No dobra. Wcisnęliśmy im kit, że przyszliśmy ich zmienić. Oczywiście do samego magazynu można dostać się też od tyłu. Co wam zaprezentuję? I od razu wchodzimy, widzimy poszukiwane przez nas osoby. Za chwilkę do nich wrócę, sprawdzę tylko, czy na dole nie ma jakichś skrzynek. No, oczywiście, że są. Szansa na łup nam podnosi 25%. Dobra, pogadajmy z nimi. Who is there? May the Illuminated save us. Did the smuggler send you? The man to which you are referring was arrested and thrown into prison, but revealed to me your hiding place. Oh, the traitor! Have you come to deliver us to the Inquisition then? Please, please, have pity on our souls. We have committed no crime. We are not heretics. We are nothing more than historians. In that case, why is the ambassador of Teleme so concerned about your teachings? Why is the Inquisition looking for you, and why are you hiding? Our only error was wanting to publish our work. It's true. We presented our research, but it didn't please the censor. And here you have the result. We fled all the way to Serene, thinking we would be safe. But the Inquisition wants to silence us so badly that they followed us here. Okej, okay, spytajmy ich o co? O badania, o plan ucieczki, o możliwość ugody. O ich badania. Sprawdźmy, dlaczego ich badania tak wstrząsnęły Inkwizycją i chcą ich uciszyć. Tell me more about your research. What about it is so horrifying that it would provoke such a fuss? Our work concerned the teachings of St. Lucius, the disciple of St. Matthias, the one who returned to Teleme after traveling with his master. The very same. His writing was carefully preserved, but never seriously studied. With the discovery of Teofredi, we thought it crucial to take a look at the original text. We wanted to verify if this island could have been the faraway place that he spoke of. The Eden of St. Matthias. And? What did you find? Teofredi is without any doubt the land that our St. Matthias and his disciples went to. But the text that we discovered was radically different from what we expected to find. In the original text, St. Lucius doesn't speak of an Eden, of the paradise of the Illuminated. He speaks of a voice that came from the depths of the earth, which convinced St. Matthias to stay there. It was written in black and white, and there is no doubt about it. The original was written in Lucius's own hand. I understand now what that text has cost you. This voice from the depths sounds more the power of a demon than a saint.
The sacred texts are always difficult to interpret, but what is written is written. Okej, okay, no to już wiemy, mamy jasność mniej więcej dlaczego są ścigani. Spytajmy ich o plan ucieczki. Who were you hoping would give you asylum? We were hoping to reach Al-Sad. The Inquisition won't chase us into the den of their enemies. Our research won't interest the Bridge Alliance, or at least I doubt it. But at least we'll be safe. By entering Al-Sad as clandestines, you risk being taken for spies. That would be better than being burned at the stake. Okej, okay, no i możliwość ugody. Did you try speaking with the censors? You could forget what you have discovered, perhaps. Oh, we have signed already an abjugation stating that we misunderstood the sacred texts of St. Lucius. We were even ready to say that we had never seen the true text or anything else that would have pleased them. It served no purpose. It's our lives they are after. I see. Well, you have no other choice but to run and seek refuge in enemy territories. I beg of you, please do not deliver us to them. Let us continue on this path. No i mamy teraz wybór, aresztować ich lub zaproponować, że pomówimy z ambasadorem Sojuszu Mostów. Co też uczynimy? Lub pozwolić im odejść. I could have a word with the good Dr. Sahin, the ambassador of the Bridge Alliance. If he can be persuaded to offer you asylum, you would be saved. Your goodness honors you. May the Illuminated forever light your path. If I manage to convince the ambassador, you'll need to refrain from that sort of blessing. Stay here. I'll be back. Okej. No i teraz musimy ruszać do ambasadora Sojuszu Mostów, aby... A raczej nie Sojuszu Mostów, nie pamiętam dokładnie. Znaczy, do tego ambasadora i tak musieliśmy iść. I to właśnie jest jeden z tych ambasadorów, którego musieliśmy poinformować, że wypływamy. Więc od razu się do niego udamy. Załatwimy od razu sobie dwie sprawy naraz. No i sądzę, że jak właśnie pogadamy już z tym ambasadorem, jak on tam się nazywał, Al-Sahid, czy coś takiego, nie ma napisane, no jak z nim pogadamy, to będę mógł zakończyć ten odcinek. Oczywiście będziemy musieli jeszcze wrócić do historyków i powiedzieć, że są bezpieczni, ale tego można już chyba, to można zrobić już w następnym odcinku, aczkolwiek zobaczę ile jeszcze mi zostanie czasu. Okej, okay, możemy opuścić chwilowo to terytorium. Ponownie ubrać się w jakieś ludzkie ciuchy. Na teren notów i tak będziemy musieli jeszcze wrócić. To będzie odnośnie zadania z dostarczeniem towaru, tych skrzyń strażników. Tu jest zamknięte, tam są jacyś przeciwnicy. Fakt, tam mi się nie udało dostać, szczerze mówiąc. Okej, okay, no to biegniemy do ambasadora. Nie powinien być jakoś specjalnie daleko. Tu mamy biuro jednego ambasadora, więc tam będzie biuro następnego. Sporo zdobywamy jakichś zwykłych przedmiotów, butów, pancerzy, które no nic nie dają za bardzo, nie będą nam potrzebne, więc wszystko pójdzie na barter, na sprzedaż. Ok, jesteśmy obok jego biura.
i jesteśmy. Może na wszelki wypadek sobie zapiszę. O, jeszcze raz tutaj. Your Excellency, Lord de Sade. I have been told that you were named legate. Congratulations. Those are great responsibilities for someone as young as yourself. But you will bring honor upon your family and the congregation. Of that I'm certain. I thank you, Excellency. I've come here to inform you of our departure for Tir Fridi. My cousin Constantine is about to take up office as governor of New Serene, and I'm accompanying him. I had no idea you would be leaving so quickly. What a shame. I had thought... Well, then, that is a pity. Have a pleasant voyage. A brilliant future awaits you. They say that it is a marvelous island. You seem slightly hesitant. Please, tell me what troubles you. A rather unscrupulous individual has been sowing trouble in Serene. A charlatan passing himself off as an alchemist. Do people actually give credence to these lies? Alas, yes. They snatch up his celebrated panacea. Remedies worse than the ill, believe me. As you can well imagine, alchemists are our pride. This vulgar trickster casts dirt upon their reputation and our own at the same time. In any city of the Bridge Alliance, we would have arrested him. But here, we respect your laws. I shall see what I can do, but make no promises. My departure is imminent. I thank you, Excellency. And I am pleased to see you have taken so well to your new functions of diplomacy. The man operates in the city center. He is said to be clever and mean. Be careful. Dobra, dostaliśmy właśnie nowe zadanko o alchemiku, o którym wspominałem w poprzednim odcinku, ale spróbujmy na razie go poprosić o pomoc dla historyków. I would like to talk to you about a rather delicate matter. I am listening. A couple of historians have made a recent discovery concerning Mateus, the founder of the mythical Teleme. And it seems that this is not to the liking of the Illuminated, or at least his more fervent subjects. These sinister hypocrites are going to want to burn them at the stake. Without a doubt. And that's why these poor people are begging you to offer them asylum. I would volunteer and consent to take them under my protection. But one good deed deserves another. You would like me to first take care of your charlatan? You will certainly prove to be an excellent legate. Właśnie byłem ciekaw, dlatego poprosiłem go o pomoc, ponieważ gdy grałem za pierwszym razem, wykonałem najpierw dla niego sprawę z alchemikiem, a potem go poprosiłem o pomoc i od razu się zgodził, więc coś za coś nie jest aż tak miły, jak się wydawało. Okej. Okay. I need to be going. Goodbye, Excellency. Goodbye, Lord de Sade. Tak więc będziemy musieli najpierw rozwiązać sprawę z nielegalnym alchemikiem. Szarlatanem, czy jak go tam nazywają. Tak więc nie pójdzie wszystko tak gładko, jak myślałem. No ale nic, trudno. Niech no zerknę na zadanka. Polowanie na heretyków. Znajdź szarlatana. Okej. W takim wypadku będziemy mogli rozpocząć od razu zadanko z alchemikiem. Jest sprzedawca, więc przyspieszymy ku... Nie, nie kupimy. Sprzedamy. Trochę rzeczy mamy do sprzedania. Okej, okay. Sądzę, że to będzie na tyle. Lecimy. Citizens, I present to you Panacea, the absolute cure of everything. Toothache, stomach ailment, and even an open wound.
This potion heals all of that. And more still, this little phial is the product of years of research and intensive labor. I hear you asking if this remedy can heal one from the Malachor. Alas, not yet. But your question is legitimate. I am so close to finding the cure. But the Malachor isn't the only ailment causing you to suffer. Not true? Then don't miss out on this chance and give yourself a healthy and energized life. Rejoice! A phial only costs a few coins, and well worth it to make your life shiny and new again. Does it really heal everything, your potion? Everything. Absolutely everything. Except the Malachor, of course. That being said, it is known that those in top health resist the Malachor best of all. Then don't throw away this chance. Think of all the pains that this potion could help you avoid. You are right. It's a deal. I'm gonna take two. There's a man that knows a good deal when he sees one. Hurry now. There won't be enough for everyone. There he is. He's our man, no doubt. His speech is well polished. I even feel like buying some. And if we had a word with him? I wonder if he'll serve us the same routine. Okej. Tak więc w tym miejscu sądzę, że z wami się pożegnam. W następnym odcinku kontynuujemy, rozwiążemy sobie sprawę z alchemikiem, dokończymy sprawę z heretykami. Dzięki czemu zostanie nam już tylko znalezienie chłopca pokładowego i przemycenie skrzyń na statek. Ale z przemyceniem skrzyń raczej będzie najmniejszy problem. Najwięcej czasu nam zejdzie raczej z chłopcem pokładowym. Ale dobrze, mam nadzieję, że wam odcinek się podobał. Jak zwykle bez walki, bo no, w grach RPG staramy się unikać walki chyba, co nie? A może nie? No, na pewno walki nam nie zabraknie jeszcze, możecie być o to spokojni, ale jako, że to jeszcze dopiero sam początek gry, to raczej skupiamy się na zadaniach niewymagających rozlewania krwi. No, postaramy się. Zazwyczaj questy, które rozwiązuje się bez walki, są najlepiej nagradzane, czyż nie? Przekonamy się o tym, tak więc trzymajcie się ciepło, do zobaczenia, do usłyszenia już w następnym odcinku. Na razie!